Dobra kawa, panowie? Bardzo. Czarna. Słodka. Okej, tradycyjnie witamy w Cukierni Merek. Tutaj podsumowujemy sezon 2020-2021 i na początek takie stwierdzenie, nie wiem czy się zgodzicie, to był bardzo dziwny sezon. Zgadzam się, że bardzo dziwny i bardzo ciężki sezon, bo zaczęliśmy, trzy kolejki zagraliśmy i później te covidowe sprawy pokrzyżowali nam plany i bodajże przez 50 dni nie mieliśmy żadnego meczu. I to ciężko tylko trenować, ale też trenować jak nie ma połowy zespołu. Ktoś na kwarantannie, ktoś choruje, no i to dziwny i taki ciężki sezon, można powiedzieć. My o tym już mówiliśmy właśnie, te 50 dni, kiedy Chrobry nie grał meczy ligowych, odbiło się w znacznym stopniu na wynikach drużyny w kolejnych spotkaniach. No odbiło się, bo tak jak mówię, przez 50 dni bez meczu, tym bardziej te treningi też wyglądały tak, że nie cały zespół był na treningach i nawet jeden mecz, który my rozegraliśmy z Wybrzeża Gdańsk, to pojechaliśmy w 9. W 9 po 3 treningach, także to jest sytuacja taka dziwna, ale no nic. Najważniejsze, że wyszliśmy z tego z dobrej strony. No właśnie, była taka sytuacja, kiedy Chrobry pod koniec poprzedniego roku przegrywał i z meczu na mecz właściwie spadał w dół tabeli i to był dla nas taki okres bardzo zły, ale już od nowego roku, od stycznia, lutego możemy powiedzieć, że działo się w drużynie dobrze. No tak, niestety w grudniu dopadli nas jeszcze do tego COVID-u kontuzje. I mecz zaczęliśmy przegrywać, ale nieznacznie tam jedną, dwoma bramkami. No i to spowodowało, że poszliśmy na tą przerwę zimową, chyba wydaje, że na przedostatnim albo na ostatnim miejscu. No ale później wróciliśmy do formy. Przyszli taki okres zimowy, krótki, przygotowawczy. No i od tamtej pory już zaczęliśmy zgarniać punkty. No i poszło już, wyglądało to już bardzo lepiej. Trener Paweł Wita. Trener dołączył do Chrobrego właśnie w tej takiej trochę kryzysowej sytuacji i pewno gdzieś też miał oko na to takie z zewnątrz. Jak to wtedy wyglądało? Trenera zdaniem. Śledziłem bardzo intensywnie i wnikliwie rozgrywki Superligi i wiedziałem, że problemy Chrobrego Głogów wynikają nie z tych aspektów sportowych, czyli braku potencjału, a bardziej z tych pozasportowych, czyli z pandemii, z zachorowań na COVID, z tej długiej przerwy bez meczów i kontuzji, bo było widać, że kilku zawodników w ogóle nie pojawiło się w protokołach meczowych. I wiedziałem, że w momencie, kiedy zespół będzie zdrowy, będą go omijać te problemy covidowe, to ten potencjał jest na tyle duży, że zespół będzie się piął w górę i podejmując pracę od 1 stycznia, ani przez chwilę nie wątpiłem w to, że Chrobry zasługuje na wyższe miejsce w tabeli, co się potwierdziło. Dzięki temu, że od stycznia zespół mógł normalnie przepracować krótki okres taki przygotowawczy i wejść w mecze i widzieliśmy, że te mecze były zwycięskie i pieliśmy się w górę. Panowie, waszym zdaniem te dobre, najfajniejsze momenty w tym sezonie, chyba tym samym najfajniejsze mecze, no i te złe, które gdzieś tam no, zapadły w pamięć i mimo wszystko bolą gdzieś tam w środku. Można zacząć od powiedzieć od dobrego, nie? Ale każdy mecz wygrany to cieszy się. Najbardziej wpadł mi do pamięci ten wygrany chyba mecz w Mielcu, kiedy przegrywaliśmy piątką już. 15 minut do końca zostawało. No i wtedy zespół pokazał ten charakter swój. Pokazali, że potrafią wyjść z takiego dołku i zagrać. To chyba i od tamtego meczu zaczęło się
Chłopacy uwierzyli w siebie. Widać było, że oni, jeszcze raz mówię, uwierzyli, że mogą wygrywać, nawet przegrywając 5 bramkami, że potrafią wyjść z tego dołku i potrafią być zespołem. Z tych takich momentów, które padły, to oczywiście te, każdy przegrany mecz to boli, a boli jeszcze, kiedy gdzieś masz, niby myślisz, że już wygrałeś, ale za to kochamy piłkę ręczną, naszą dyscyplinę, że trzeba grać do ostatniego, do końca. Także każdy przegrany mecz to boli, każdy wygrany cieszy, ale z tych przegranych, no to można wymienić ich kilka takich meczów, gdzie naprawdę my walczyli do końca, ale gdzieś zabrakło trochę. No ale tak najważniejsze, że poszliśmy do przodu, że wykonali cel minimum, jesteśmy w ósemce, także to można powiedzieć, że jest dobry prognostyk na następny sezon. Pamiętam, jak w styczniu pracowaliśmy w tym krótkim okresie przygotowawczym i każdy kolejny mecz ligowy, który miał nas, na nas czekał, był wielką niewiadomą. Ale sparingi i mecze kontrolne przed meczami ligowymi pokazały, że dzieje się coraz lepiej w zespole i w momencie, kiedy przyszły mecze o punkty, z każdym zwycięstwem zespół budował się, nabierał takiej pewności siebie. I tu mogę jakby przychylić się do opinii trenera, że ten mecz w Mielcu to był taki ważny, gdzie ten zespół naprawdę uwierzył w to, że potrafi wyjść w meczu na wyjeździe z trudnej sytuacji. A jednym z meczów, który szkoda, to myślę, że mecz w Opolu, gdzie tak naprawdę prowadziliśmy przez większość spotkania i po prostu okoliczności doprowadziły do sytuacji, gdzie mieliśmy rzut na wygraną z czystej pozycji, nie rzuciliśmy, no i w karnych przegraliśmy, zdobyliśmy tylko jeden punkt i myślę, że to był taki mecz, który można zaliczyć do tych, które nam wymknęły się i nie udało nam się zdobyć pełnej puli punktów. Piłka ręczna to sport drużynowy. Drużyna albo wygrywa, albo przegrywa, ale czy moglibyście się pokusić o wyróżnienie, waszym zdaniem, zawodników, którzy właśnie na to wyróżnienie w tym sezonie zasługują? Ja nie wyróżniam kogoś, bo tak jak powiedziane, to jest sport zespołowy, dyscyplina zespołowa i tu wygrywa drużyna i przegrywa drużyna. To nie jest indywidualny sport, gdzie tylko i wyłącznie musisz liczyć na siebie. Także ja bym wyróżnił cały zespół, bo naprawdę oni zrobili w tym sezonie bardzo ciężką pracę i nawet w tych sytuacjach, gdzie mieliśmy do dyspozycji tam 9-10 zawodników, to chłopacy potrafili, pokazali, że na co ich stać, pokazali, że oni walczą i za siebie, i za tego chłopaka, który niestety w dniu dzisiejszym nie może pomóc zespołowi. I to bardzo cieszymy się z tego, że udało się nam zrobić taki zespół, który nie jest indywidualnością, a jest drużyną. To jest najważniejsze. Przykład bramkarzy w momencie, kiedy jest ich trójka i tutaj przez cały ten sezon można uznać, że w momencie, kiedy jeden z nich miał słabszy dzień, drugi zastępował go i ten poziom na przykład w bramce był naprawdę wyrównany i na wysokim poziomie i skuteczność i to gdzieś tam w dużej mierze przyczyniało się do tego, że bramkarze pomagali reszcie zespołu i potrafili trzymać nam wynik albo przesądzać o tym, że wygrywamy. Natomiast jeśli chodzi o zawodników z pola, to też nie chciałbym indywidualnie wyróżniać. Wiele razy byliśmy w takiej sytuacji, że widzieliśmy na ławce rezerwowych 16 zawodników, natomiast było kilku z nich kontuzjowanych, oni nie mogli się pojawiać na meczach, natomiast ci, którzy aktualnie byli zdrowi bądź nawet z mniejszymi urazami, potrafili w znaczący sposób zastąpić tych kontuzjowanych
I tu na wyróżnienie moim zdaniem zasługuje cały zespół jako kolektyw. Chciałbym, żebyśmy powiedzieli jeszcze dwa słowa o kibicach, bo niemalże cały sezon rozegraliśmy przy pustych trybunach. Bardzo smutne to były mecze i ten ostatni mecz, który graliśmy w Głogowie przed własną publicznością, może hala nie była pełna, bo też pełna być nie mogła, ale zupełnie inna piłka ręczna, prawda? No, zgadzam się na 100%, bo to naprawdę inaczej gra się, kiedy są ludzie na trybunach, kibicy, bo oni gonią zespół do przodu, pomagają, to jest, tak mówiąc, ósmy zawodnik. I inaczej to wygląda jak puste trybuny. I bardzo cieszymy się z tego, że przynajmniej ten ostatni mecz domowy, który graliśmy w domu przeciwko drużynie z Zabrza, że mogli przyjść kibicy, wspierać nas i zobaczyć to widowisko. Niestety ten mecz był przegrany, ale myślę, że kibicom podobał się, bo walka była do ostatniego i trochę znowu te sytuacje zdrowotne pokrzyżowali nam plany w końcówce meczu, ale mówię, dzięki wielkie za to, że oni przyszli, za to, że wspierali nas i mam nadzieję, że w następnym sezonie już będziemy coraz większych meczów z publicznością, ale to już nie od nas zależy. Kibice, zespół, mecze jest kwintesencja tego, co sport daje ludziom, czyli emocje i emocje te pozytywne, gdzie zespół gra, kibice dopingują i wszyscy cieszą się z wygranych meczów. Oczywiście też w momentach, kiedy zespół przegrywa, wielu kibiców jest zespołem. W meczu z Zabrzem mieliśmy namiastkę tego, czym jest sport, czyli kibice na trybunach, zespół, zacięty mecz, emocje, nie udało się nam wygrać, natomiast wynik trzymał w napięciu do samego końca i ja mam nadzieję, że te trudne czasy covidowe za nami i w następnym sezonie kibice już jakby bez żadnych ograniczeń i limitów będą mogli wrócić na hale, na stadiony i ten sport będzie naprawdę żył i będzie nam dostarczał wielu emocji. Okej, bardzo Wam dziękuję. Jeszcze pytanie na koniec. Wakacje spędzicie aktywnie, czy bardziej na plaży brzuchem do góry? Dobre pytanie. Chyba chciałby na plaży brzuchem do góry, ale nie uda się, bo rok czasu też nie byłem w domu, muszę tam pozałatwiać te sprawy domowe, odwiedzić mamę, pojechać i mam nadzieję, że jakieś tam trochę czasu spędzę na tej plaży, ale mówię, dużo mam spraw do załatwienia, które potrzebuję, żeby my byliśmy tam na miejscu i to wszystko załatwić. Także niby mamy dużo czasu, ale nigdy odpoczynku dużo nie ma. Okres przygotowawczy rozpoczynamy 19 lipca, natomiast jeśli chodzi o moją osobę, ja z uwagi na to, że mam jeszcze inne jakby zadania i też inną pracę zawodową, tak naprawdę policzyłem sobie, to będę miał 2 tygodnie wolnego, gdzie mam nadzieję, nikt ode mnie nic nie będzie chciał i będę mógł pojechać do mojego ulubionego miejsca, czyli Trójmiasta i spędzić tam z rodziną urlop, naładować baterie i wrócić 19 na pierwszy trening w Głogowie. A nie było to jednak ostatnie pytanie, a kibicom na ten okres wakacyjny czego panowie życzą? Na okres wakacyjny, no to żeby też dobrze odpoczęli gdzieś na plaży, brzuchem do góry. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnym sezonie już na hale i nie będzie tych obostrzeń. Życzę im, żeby nigdy już więcej nie przeżywali, żebyśmy wspólnie nie przeżywali tych ciężkich czasów, które są za nami. Sobie im życzę tego, żeby swobodnie mogli uczestniczyć w widowiskach sportowych, wracać na hale bez żadnych ograniczeń i cieszyć się z jak największej ilości wygranych meczów swoich ulubionych klubów, zespołów, a przede wszystkim Chrobrego Głogowa.